Krystyna Juckiewicz. Witam Państwa serdecznie. Dziś w Ewangeliarzu Litewskim będziemy mówić o dekalogu. Czym jest dekalog? Jakie jest znaczenie 10 przykazań Bożych w naszej codzienności? Czy je wypełniamy? Szczegóły za chwilę. Zapraszam. Jestem siostra Agnieszka Szymańska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Jak widać, bezhabitowe, ale także ukryte. Realizujemy charyzmat ukrycia. Widzę, jak Pan Bóg mnie naprawdę kierował. Poszłam sobie po prostu do księgarni katolickiej i tam są różne leksykony. Wybrałam sobie leksykon zakonny. Tak przejrzałam kilka nazw, oczywiście ten rodzaj bezhabitowy i patrzę imię Jezus. Ja mówię, imię Jezus, jakie to piękne. Ja chcę być siostrą imienia Jezus. Zapamiętałam ten adres, który był w tym leksykonie i pojechałam właśnie do sióstr imienia Jezus w Warszawie, do domu głównego. Zapytać, odwiedzić. No i tam zostałam właściwie. Ale nawet nie troszczyłam się, żeby kupić ten leksykon. W zgromadzeniu jestem od 1997 roku. Gościmy Was w domu w Landwarowie. To jestem na Litwie 12 rok. Właściwie można powiedzieć, że nasz dom jest naprawdę domem otwartym. Bardzo wiele ludzi tutaj też przewija się, przechodzi. Czy z Polski, nawet mieliśmy grupy i z Łotwy. Oczywiście w tym momencie, kiedy było potrzeba, mieszkały tu u nas też Ukrainki z dziećmi. Szczęść Boże, siostry imienia Jezus w Landwarowie. Tak, tylko jeszcze sprawdzę w kalendarzu, ale ja już Was zapiszę i jeszcze najwyżej oddzwonię. Na Litwie uczę religii, zaczęłam 12 rok pracy. Uczę w szkole Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Szczęść Boże. No, witam Was wszystkich, jak się dzisiaj czujecie? Humory dobre? Żadnych testów nie było? To, o czym dzisiaj będziemy mówili, składa się, no tak umownie, z 10 słów. Jak myślicie, o czym będziemy mówili dzisiaj? 10 przykazaniach? Właśnie, o 10 przykazaniach. 10 słów bardzo ważnych, 10 słów bardzo podstawowych dla naszego życia, można powiedzieć fundamentalnych. Jeżeli chodzi o moje życie związane z dekalogiem, to naprawdę jest dla mnie on bardzo przydatny przy robieniu rachunku sumienia. Ja właściwie rachunek sumienia robię przeglądając się w przykazaniach. To jest dla mnie takie lustro. To pomaga mi rewidować i nakierunkowywać swoje życie. Gdy odejdę, to widzę tą drogę, na którą mam po prostu wrócić. Grałam w przedstawieniach, sama prowadziłam te przedstawienia, także właściwie to, no to cóż, jakbym nie poszła do zakonu, to bym poszła na aktorkę chyba. Celem przestrzegania przykazań to nie jest przykazanie samo w sobie, żeby po prostu coś robić lub nie robić, to nie jest tak. Celem jest po prostu spotkanie z Bogiem. To jest ta droga, to jest drogowskaz. To czyń, a spotkasz się z Bogiem. A jak się spotkasz z Bogiem, to będziesz szczęśliwy. Więc właściwie można powiedzieć, że to jest PIN kod do szczęścia. Słowo dekalog oznacza dosłownie 10 słów, które objawił Bóg swojemu ludowi na Świętej Górze. Już w Starym Testamencie Święte Księgi powołują się na 10 słów, ale dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie, objawiony jest ich pełen sens. Czym jest i czym powinien być dekalog?
Dekalog jest Bożym drogowskazem dla człowieka, wskazującym kierunek ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Oczywiście musimy sobie dobrze uświadomić, że są pewne prawdy wiary, które są objawione przez Boga i których człowiek o własnych siłach nigdy by nie potrafił odnaleźć. Na przykład prawda o Bogu, który jest Trójcą, tego człowiek sam nie może odnaleźć. Natomiast przykazania Boże, 10 przykazań Bożych, Dekalog, jest to prawo naturalne. Te słowa są streszczeniem tego, co człowiek ma w głębi swego serca. Czy Dekalog jest przepustką do życia wiecznego? I tak i nie. Z pewnością człowiek ma starać się postępować według tych Bożych wskazówek, według tych Bożych przykazań. Musi walczyć ze złem w swoim życiu, ale musimy też dobrze zrozumieć, że to nie nasze czyny, nie nasz wysiłek otwierają drogę do nieba. Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić, On swoją śmiercią, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem otworzył bramy nieba. Czy Dekalog jest przykazem, czy drogowskazem? Ja bym nawet powiedział, że Dekalog to są rady Pana Boga, których udziela człowiekowi, by człowiek osiągnął cel. Oczywiście, że nazywamy Dekalog przykazaniami Bożymi. Bardzo często też spotyka się wśród ludzi nazwa, że to są drogowskazy, bo rzeczywiście wskazują kierunek, którędy człowiek ma iść, by nie stracić swego życia. By ten cel, który przez Boga jest w naszym sercu zapisany, był osiągnięty. Jak współpracować z Bogiem w tym wyborze, prawidłowym wyborze? Słuchać tego, co On radzi. Bo przecież rady Boże, te drogowskazy albo przykazania są właśnie dane z miłości Boga. Nie po to, by utrudnić człowiekowi życie, tylko wiedząc, że człowiek postępując według tych przykazań, według tych drogowskazów, krocząc drogą swego życia, będzie szczęśliwy, osiągnie życie wieczne. To więc naszą współpracą jest wsłuchiwać się w głos Boży i ze swojej strony pokładać wysiłek, by jak najlepiej wypełnić te rady Boże. Nie zawsze się udaje, człowiek upada, jesteśmy słabymi, lecz ciągle powstawanie i próbowanie od nowa to jest naszą współpracą. Bóg nigdy nie stawia kropki, tylko przecinek, byśmy ciągle na nowo próbowali żyć według tych Jego rad. Kalendarium na najbliższy tydzień. 15 października w Kościele Katolickim mamy wspomnienie liturgiczne świętej Teresy od Jezusa, hiszpańskiej mistyczki, karmelitanki i pisarki. Święta Teresa jest patronką Hiszpanii oraz osób chorych. 18 października święto świętego Łukasza Ewangelisty. Zostawił po sobie dwa bezcenne pisma, Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Jest patronem lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy. Kościół prawosławny. 19 października wspomina świętego apostola Tomasza, jednego z 12 apostolów Jezusa, męczennika. Jest patronem Indii, architektów, budowniczych i teologów. 21 października wspomnienie świętej Pelagii Pokutnicy, pustelnicy i świętej Kościoła prawosławnego. Kościół grecko-katolicki. 15 października przypada wspomnienie świętego męczennika Cypriana, biskupa Kartaginy, męczennika za wiarę, jednego z ojców Kościoła. 20 października wspomnienie świętych męczenników Sergiusza i Bakchusa. Byli to rzymscy żołnierze, obaj patronują służbom wojskowym. Przykazania Boże pomagają nam kierować swoim życiem na ziemi, ale przede wszystkim ukazują nam drogę do wiecznego szczęścia.
Wszystkie przykazania dekalogu należy traktować jako drogowskaz do życia w pełni, w doczesności i w wieczności. Już za chwilę komentarz do Ewangelii, który wygłosi ksiądz Aleksander Romanowski. 29. niedziela zwykła. Dzisiaj Jezus w przypowieści o wdowie, która zwraca się do sędziego, prosząc o wsparcie, prosząc o pomoc, o obronę, od razu nie była wysłuchana. Tylko po jakimś czasie sędzia wstawia się za nią i broni. Sędzia poddaje się emocji obojętności. Tak samo jak i my często poddajemy się różnym emocjom i nienawiści, ale w każdym bądź razie nawet człowiek niewierzący, gdy widzi niesprawiedliwość albo jakieś inne złe, niedobre uczynki innych ludzi, to tak naprawdę wywołuje emocje takie, że chce z tym walczyć, że nie chce, żeby tak było. I w każdym bądź razie dekalog, który dany nam przez Boga, jest wielkim darem dla nas, bo dzięki tym regułom, dzięki przykazaniom człowiek może wiedzieć, jaką drogą ma kroczyć. I co najważniejsze, że nie musimy poddawać się emocjom. Emocje muszą zostać na drugim planie. Podobnie jak i sędzia, który poddał się emocjom obojętności, my tak nie musimy zachowywać się. Jezus zachęca, byśmy byli wielkoduszni i zawsze spieszyli na pomoc innej osobie. Uogólniając dzisiejszej Ewangelii, Jezus zachęca, byśmy byli ludzie, którzy spieszą na pomoc innej osobie, która jest w potrzebie, i byśmy nie poddali się emocji niechęci, obojętności i innym niedobrym emocjom, ale żyli według przykazań Bożych i według natchnień Ducha Świętego.